No dobrze, panie Dziejaszku, no to mamy tutaj nieaktywną strefę. To proponowałbym ją zrobić. No dobrze, no to możemy ją zrobić. Cyk. Dobra. Co? Ja się wpierdalam na jolo, tłukę zombiaki. Radę cię uważać, bo gdzieś tutaj jest wybuchowy. A z tego to, co pamiętam. Au! No ty kurwa śmieciu mały, no. Cyk. Dobra. Już wszyscy wybici? Czekaj, ja bym pootwierał szafki. No spoko. Jód. Ja bym szafeczki pootwierał. Co i to wszystko? Tak, to wszystko. Kurwa! Mówiłem, uważaj. Bo tu jest wybuchowy. Jego je głupotę odjebałem. O, masakra. Mówiłem, uważaj, tu jest wybuchowy. Ostrzegałem cię. Ale stary, ja w niego ciąłem. Zachowałem się inaczej. Wyjebał mi w mordę. Idiota. Stary, on mi wyjebał w mordę na moje własne, osobiste życzenie. Jestem jak aktorka filmów porno. Dokładnie. Jezu, już się wirale drą. Tak. Już się drą, dokładnie. Ups, chyba kogoś zajebałem. Jak zawsze. Dobra. No to co, safe zone mamy. Tak. Dawaj tego questa idziemy robić. A znacznik z twoim domem jest idealnie po drodze. Mhm. Że jak tam nie managemujesz ekwipunku, to... Znaczy, wiesz co, ja bym skoczył do sklepu po amunicję, bo... A wiesz, że od razu tam, gdzie idziemy i tam, jak jest ten dom, to tam jest od razu sklep. Ale wiesz, że nie starczy nam ammo z tamtego sklepu i będziemy będzie zrobić w dwóch sklepach ammo zapasy. To na spokojnie, stary. Kurwa. Zombiaka trafiłem. Dlatego ja chcę zrobić od razu dwóch tych. Dlatego ja chcę zrobić dwóch miejsc zakupki, żeby nie musieć później latać. I tak będziesz musiał później polecieć, tak. To dawaj, bo mamy tutaj od razu sklepikarza przy tym, no. No, ja właśnie jestem u sklepikarza. No, ja właśnie też tu jestem. W sensie, jestem tutaj, gdzie czyściliśmy ten... Gdzie czyściliśmy budynek z ludzi Reisa. Wszystko kupmy. Ja kupiłem wszystko. I fajnie by było, jakbym mógł stąd kurwa wyliść. Dziękuję. Cyk. Jej. Cyk. Jej. A, tu jest strzelba, tak, coś mniejsza. Tu jest twoja strzelba? Co? No, bo ja mam potężniejszą strzelbę. A, no to chyba, że... Masz potężniejszą strzelbę, słabszą strzelbę, co? Tak. Potężniejsza strzelba, słabsza strzelba. U mnie ceny są więcej niż u ciebie. Ajajaj, ach te strzelby. No. No i jak ja mam się teraz kurwa tam dostać? To jest tu jakiś... Nie no, są worki. A, to idealnie. No i się teraz trzeba na drugą stronę dostać. Uff,
dum, 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 dum. Dobra, cyk. Jestem w safe zonie. Jestem w safe zonie i tutaj jest parę wykrzykników, także no... Tak, dokładnie. Że ja tutaj sobie też troszeczkę, no... Bo czasu spędzę tutaj trochę. O nie! Kurwa, ja chcę pohandlować z kimś. Daj mi ktoś handlarza. Handluj. Shit. Wszystkiego mi trzeba, ziom, kurwa, amunicji do karabinu zwłaszcza. A ja sobie ostatnich... XD. Aha! Spokojnie, dobiegnę sobie do ciebie. Daleko mi nie zeszło. No okej. Mam dla ciebie ekstra. Okej. Dum 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 dum. W ogóle gdzieś ten motyw muzyczny, no. Ten właśnie z tej muzyki z Questa, ten motyw jak gdzieś znalazłem, mi się to tak podobało, że ja stary któregoś pięknego razu, rozumiesz sytuację, no. Stwierdziłem, że muszę tego po prostu zacząć słuchać, tego motywu muzycznego, nie? I po prostu wiesz, tak sobie go puściłem do spania. Stary, nie wiem, ja chyba przespałem z tym motywem muzycznym. Przespałem z tym parę dziesiąt, jak nie paręnaście godzin, kurwa, i do tego stopnia byłem zafiksowany. O, ciś ty, kurwa, zdech. Masakra z tobą. Czyżby była już noc, powoli? Zaraz. Dobra, jak, nie teraz. Wiem, jak... Jakby co, ja jestem w tej zonie, więc jak będziesz przy łóżku, to ja się mogę do ciebie tepnąć, pewnie. Tak, tylko że kurwa, jak ja ci odpalę teleporta... To odpal teleporta. No nie wiem, no weź spróbuj tu dojść. Gdzie ty jesteś, kurwa? W safe zone. No daleko obok... nie masz! No to możesz odpalić no, teleporta, no nie tygaj, no! No nie tygaj! Ja pierdolę. Nie możesz odpalić teleporta, co za tępy śmieci. No nie mogę. Czekam, aż będzie noc, kurwa. No, a przy okazji sobie dorównam levela zwinności do levela siły. No to masz, jest noc. A ja idę sobie odłożyć broń. Stary, w tym zmieniu się. Jezus, no dobra, to idź sobie tam zarządź jak EQ. A ja sobie na chwilę obecną poganiam, tylko po to, żeby sobie expa pofarmić. Mhm. Because I need it. Lepszego stoju w mieście nie znajdziesz. Dobra. Okej, to mamy wszystko. Ja już nigdzie mam. Nigdzie w Haranie nie trafisz lepiej. Wszystko masz już? Tak, wszystko. Ale ja nie mam wszystkiego. Mhm. Nigdzie w Haranie nie trafisz lepiej. No, level z winy idzie hardo, ale fajnie, żeby tak level siły mi szedł. Ja mam 20, mam 23. Nigdy. Ile? Ranie nie trafisz. 20 z winności, 23 siły. Ja pierdolę, masakra z tobą. No. Kurwa, no jakbym z tobą poganiał po nocy, to byłaby inna rzecz. No dobra, no rozumiem, że się cykasz. Chodź. Oh, sorry.
Powiem ci tak, ty się czekasz małej Azjatki. Pierdalaj, dobra! Rywiet, mój piękny chłopcze. Podejdźcie do Żanny, porozmawiajmy. Nie bójcie się, Żanna nie gryzie. No to Żanna nie gryzie? Zdrastujcie. Wyglądacie na kogoś, kto niczego się nie boi. Żanna zna się na takich jak wy. Z Żanną za młodu też tak było. Żanna broniła, chroniła ludzi. Cóż, ale Żanna robiła to dla pieniędzy. A wy, chodzą słuchy, jesteście prawdziwym bohaterem. Czy tak? Prestycie, moją zuchwałość. Ale wyglądacie na kogoś, kto nie odmówiłby pomocy dziecku. Co cię trapi? Jest taki chłopiec pod opieką Tarika. Kompletnie bezradny. Cóż, obaj zdają się być bezradni. Chłopiec przeżył coś strasznego, a Tarik wciąż uważa, że jego młodszy brat jest w niebezpieczeństwie. Gdybyście tylko mogli im pomóc. Jasne, łapię, ale nie wiem, czy się nadaje. Och, nadajecie się. Żanna wie. Bądź pewien. Da svidania. Da svidania. Ja pierdolę, nie? Nie dość, że stary tak, i ja się tego nie boję na nagraniu powiedzieć oficjalnie. Nie dość, że mamy w realu styczności z Ukraińcami i Rosjanami i ruski jakby słyszy się na co dzień. To jeszcze kurwa słyszę to w pierdolonej grze komputerowej. Siema. Gdzieś ty polas. Obok tempy i tempaku. No tutaj w środku chodź, domu. Chodź kurwa do handlarza, kurwa, on ma dla ciebie zasoby. Naprawdę? No tak, chodź do handlarza. Pierdolę, będzie mi gadał kurwa, żebym nie chodził do handlarza. Nie otwarte całą dobę. Ja ci dam, kurwa. A ja mam już wszystko wykupione. Dobra, to chodź. Pogadamy kurwa. Z tym. Karabin policyjny, pomarańczowy. Matko święta, łajcior. Ty, pomarańczowy karabin policyjny. Ja pierdolę, po co ja się odzywałem, że handlarz ma nowe towary? No, zaczynam żałować tej decyzji. Bardzo dobrze. To jest jeden do ciebie. Potrzeba ci czegoś? U mnie otwarte. Zaczynam żałować tej decyzji. Mhm. A co do małej Azjatki? To nie boję się jej, tylko tego, co ona robi ze swoją małą laleczką Chucky. No czy jej się boisz? Nie, tego, co ona robi z tą laleczką Chucky. To nie wiem, o co chodzi, ja wam wrzucę na koniec epa, znaczy na koniec fragmentu wrzucę wam, bo to myślę, znaczy inaczej, to i tak podchodzi pod copyright, ale generalnie chodzi o sam fakt, żebyście wiedzieli, o co chodzi, to za przeproszeniem iluzji, kurwa. Tak. I naprawdę idzie obsrać pory od lewej do prawej. Ewentualnie wrzucę wam nazwę tego w momencie, kiedy to mówię, żebyście sami mogli pójść to obczaić. Ale chcesz dezintegrator? Nie! Bo i tak pewnie nie mogę go używać. Możesz. Dobra, gadaj z nim. Go tak, nie pomij mi. Czy możesz go używać? Leży sobie obok ciebie. A, co? No. Nie widzę. A. Czekaj. Proszę, czy pomożesz mi zająć się tym dzieciakiem? Mhm. O Boże Święty. Dezintegrator, mówisz, tak? No. Bardzo ciekawa broń, bardzo fajna. Dezintegrator. Nie mogę go używać, bo nie mam dodatku. Shit. Jakiego? Nie wiem, prawdopodobnie jakiegoś dodatku na broń, już ci go wyrzucam. Cyk. Masz. A chciałem być miły. I tak jesteś miły, bo siedzisz ze mną na koopowych misjach. Dobra, to tylko odłożę ten niebieski dezintegrator i już idziemy. No, to dawaj.
Stary. Gdzie go znalazłeś? Po prostu przyszedł. Mało co w ogóle mówi, a jak już coś powie, to są to dziwaczne rzeczy. Często wspomina o kimś imieniem Mike. Miał ze sobą tylko dyktafon, nic więcej, naprawdę. A ten koleś, Mike, to chyba jego brat. Dzieciak mówi, że go gdzieś zostawił. Chciał, żebym po niego poszedł, ale wątpię, żebym był w stanie. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby zabrać go ze sobą, a nie chcę go tu samego zostawiać. Wiesz, gdzie mieszkał? Dolma Street, numer 11/2. Dobra, może się temu przyjrzę. Zatrzymaj dyktafon. Może pomoże ci odkryć, co tam się stało. Ja pierdolę. Kolejny quest. No. Z... Kolejny quest w stylu... Pójdź, dowiedz się, sprawdź. Tak, do niego nie podchodziłem, bo ma... jesteś ten nowy biegacz? Aha. Ja jestem Bajram. Może nie wyglądam, ale jestem gościem, co może ci dać trochę kasy. Prawdziwej. Zwiadowca znajduje drapieżnika, a biegacz macha przed nim czerwoną flagą. No i wtedy on cię goni do momentu, kiedy albo mu zwiejesz, albo on zeżre twój łeb. Oba wyniki są dla mnie w porządku. Ile można wygrać? Jako, że dopiero zaczynasz, nagroda będzie mała, ale potem stawka wzrośnie, jak będziesz zbierać sukcesy. To jest ogólnie wyzwanie, nie ma sensu tego robić. A, dobra, to już wiem, że tego nie robimy. Siema. To ty uratowałeś tego chłopca? Jak sobie radzi? Jest w drodze do wieży. Brecken przysłał jednego ze swoich ludzi. I tak miał wracać do wieży, więc zabrał małego ze sobą. Jutro sami będzie już ze swoją mamą. Dzięki, dobrze wiedzieć. Poszukam go, jak będę w wieży. A na pewno do tej wieży jeszcze wrócimy, ponieważ mamy, kurwa, do oddania parę rzeczy. No. Jeśli szukasz jedzenia, lepiej stań w kolejce i czekaj, jak wszyscy pozostali. Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane, jestem biegaczem. Powinienem czegoś wypatrywać na mieście? Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, woda, leki. Stare miasto nie powinno być biedniejsze od slabców, ale w tej chwili jest. Muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkich zapasach, ukrytych gdzieś w mieście. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, to Tabit Erdal. A on nic nikomu nie powie. Gdzie go znajdę? Po drugiej stronie miasta. Nie jest niebezpieczny, tylko trudny. Pracował w urzędzie miasta i bywa skrajnym biurokratą. Postaraj się go nie zabić, ale jeśli będziesz musiał go zabić, w pełni to zrozumiem. Spoko. Ziomuś. Zabijemy go. Ja mu łeb upierdolę, jak nie będzie chciał współpracować. No. Dobra, to co? Zadupcamy, kurwa, ustalić, co z tą muzyką. Odebraliśmy questy, pozarządzaliśmy, lewo, prawo i koślawo. Dokładnie. Teraz fajnie by było. A teraz fajnie by było ogarnąć dupę i obczaić tą muzykę. Tak. Ja się tylko naprawię sobie amunicję do szmarownicy. Jezu, jakie to jest, kurwa, głośne. No. A ja szukam ogólnie głośników na tym, bo to, wiesz, słychać tak, jakbyś tu, kurwa, głośniki miał od lewej do prawej. A właśnie, ty, tu jest jeszcze jeden fajny easter egg, tylko ja muszę ogarnąć, jak to zrobić. Aha. No, bo to z tego jest fajny easter egg i ja to muszę ogarnąć, jak to wiem, zrobić. Wiem, po co tu jesteś. Aha. Aha. To jest ten debil. No dobrze. Chodź, ten, co kurwa. Cię zgubi, czeka na ciebie bardzo długo. Brzmisz, jakbyś go znał. Kiedyś szukał moich wizji dla korzyści, ale nie będę się dzielić darem z takim człowiekiem. Z tobą? Tak. Ile to będzie kosztować? Cena jest wysoka, ale zapłata nie będzie u mnie. Teraz udasz się nad rzekę. Znajdziesz tam nocną jagodę, którą można dostrzec tylko w blasku księżyca. Kiedy się tli w ogniu, jej dym pozwala szukającemu przeniknąć zasłonę. Skończyły się, co? Przynieś mi kilka łodyg tej rośliny. Spróbuję. Ale musisz wyłączyć muzykę, przyciąga gryzonie. Nic nie wejdzie, jeśli tego nie zechcę. Teraz muszę przygotować umysł. Ja pierdolę.
fucking kurwa, co? Mogę mu jebnąć? Ty, w ogóle jest coś w jego domu do przeszukania? Nie. Można się tylko przespać. Zajebany w kurwie. Kompiradło jebane. Aha. Masakra z nim. Tutaj. Co? Aha. Bierz nocne zioła nad rzeką. Nocna jagoda. Bęk. To co? Safe house mamy obok. Co ty chcesz z tą nocą robić? No jak? Stary, jak mam kotwicę, to czemu nie? Cyk. Safe house mamy obok chyba. Tylko wiesz, chcę się rozgarnąć. Tak, safe house jest obok. Jej! Tak, musimy go wyczyścić. No to chłopie, co za problem. Wchodzimy i napierdalamy jak głupi. Pada dwóch popierdolów i ja robią co mają robić. Bóg ognia. Oczywiście. Ten, co go tam napierdala. Ja wchodzę na dół, baw się. No już się pobawiłem. No, kurwa, dobra. Cyk, do widzenia. Na zapasy domowe. Zajebistość. No wyłącz to radio. Cyk. Dobra, coś jeszcze? A, kurki. Prunt. Cyk. Wow! Tam się chyba jakiś duży tłucze. No. Dobra. Chodź się przespać. Dobrze. Ech, będzie ciekawie nocą. Stary, jak każdy nocny quest. Wszystkie są ciekawe. Dobra. Powiedzmy tylko tak. To przeżyli. Przeżyjemy, weź nie sraj żarem. Wiesz, jak polecisz dobrze i nie spierdolimy się jakoś jeden z drugim i się uda naomijać koszmary, to robimy to. Na lajcie. No właśnie, muszę uważać, bo koszmar się tutaj zbliża. Do mnie. Ja jestem w dużo większej dupie. Dobra. Mam tę nocną jagodę, stary. Mówisz? Aha. I zbieram to. Dobra, a ja mam mały problem, żeby do ciebie doskoczyć. Bo... Zobaczysz co na nagraniu, jak to wygląda. O Jezus. No. Ołaja. Zobaczysz dlaczego co u mnie na nagraniu. Dlaczego mam taki problem? No. Bo pojawił się ten wielkoł z kamieniami, co napierdala. Aha. Zbieraj to! Dobra, sukces. Dobra. Spierdalam. Ja się healam i spierdalam stąd. Okej. Okay. Teraz jak ja mam wrócić? Dobra, cyk. Lecę. Ale dlaczego cię healmy? Dobra. Damy radę, stary. Gdybym się koszmarów naomijał. Dobra, kaj ty tam jesteś, kurwa. Masakra. Słyszysz? Tego wielkowda, co napierdala kamulcami. Słyszę go, kurwa. No. Dobra, nie wiem, gdzie ty miałeś problem, kurwa. No właśnie ten gość mi cały czas napierdało kamulcami. No to chłopie, nie mogłeś się spuścić tam, jak ja się spuszczałem? No dobra, no najwyżej way up do tego questa zobaczysz u mnie na nagraniu. No. Będziesz miał na przyszłość, jak będziesz tam z kimś grał w koopie. Jakaj to jest. Tam. Kurwa. No. Na werandę, kurwa.
Nie, serio, tutaj powinny być zawieszone głośniki dyskotekowe i to z tego powinno napierdać, bo to ma taki zasięg. No. Tylko, że wiesz, podejrzewam, im się nie chciało tych szczegółów rzucać, nie? Dokładnie. Oto twoje zioła. Rzuć łodygi w płomienie, abym mógł wejść w trans. Aha. Czemu pominąłeś? Nie pominąłem. No to rzuć te łodygi, se zobaczysz, jak to wygląda. Okej. Gotówka. To już całe proroctwo. Więcej nie mogę pomóc. Co teraz? Nic nie mów. Wschodzące słońce powiedzie cię do fontanny płaczącej krwią. Obok miejsca, gdzie wielu ludzi i wiele języków. Podążaj szkarłatnym szlakiem, a doznasz oświecenia. Pod zwodniczą cyfrą 9. Tam cień samozwańczego króla będzie czekał na ciebie. Króla, z którym przyjdzie ci stanąć do walki. Odkryjesz, kim on jest i jakie ma słabości. A gdy nadejdzie czas, odbierzesz mu koronę albo umrzesz. Aha. W dużej mierze... W dużej mierze nie będę ci tłumaczył, o kogo chodzi, bo myślę, że odpowiedź znasz. Do you pierdoling about this fucking skurwiel that we cannot kill? Jest. Cześć! O kurwa, ja nie mam broni! Ja nie mam staminy do walki. Ja mam staminy kompletnie. Dobra, mam. To kurwa bola. Otwieram. Kryj mnie. Nie mam staminy. Ahem. Poganie jak małpa. Zaraz ci pomogę. No chodź, dobra. Śmieciu. Oh shit. Oh fuck! Kurwa! Ty ściero! Gdzieś ty? Ty żeś go kurwa podpalił! Kaj tyś, bo cię nie widzę. Zdechłem kurwa! A czy byłem obok, ty tępy chuju? A ja zdechłem! No to właśnie chciałem cię podnieść, ale ty byłeś no, obok. Ale instant death zajebałem! Ja pierdolę. Byś mnie z tego nie podniósł, to był insta-death. A, no dobra. Dobra. Oj, znowu tu jestem, znowu to się zapaliło, ale zawartość zrzutu jest, także fajnie. O, a tu co? Ja pierdolę. No, wypierdalaś, kurwa jebane! Dobra, może się stąd ruszymy? Nie! Au! Ja pierdolę. Mi dużo do walki nie brakuje. A, to dlatego. No wdychaj w końcu. Trałeb ścięty. Yeah, bitch. Ej, no Bóg ognia, no! Dobra.
porobieni, Boże święty. Dobrze, to już możemy iść dalej. Tak, możemy stąd spierdalać. Dziękuję. Kurwa. Dobra. To co, no to zapierdalamy za wskazówkami z proroctwa. O chuj! Pomóż! Gajtyś. Pierdoliłem się dwa dachy wcześniej. No. Właśnie tu gdzieś jestem. Właśnie wiem. Dobrze czy nie? Nie, wątpię. Go. No i chuj. No, niestety nie zdążyłem. Tylko 760. No, że jest. Przynajmniej było. Teraz tak chujowo spadłem. Ty byś wyłączył tę latarkę. Aha. Nie mam latarki. Właśnie. No, ja jej nie miałem odpalonej. Kurwa, czy ja dam radę dolecieć do ciebie teraz? Pierdolę, muszą śmiać. A, no, nie dałbym rady. Trochę lipa. 4400. No i... Szkoda. Ja tam. No, trochę szkoda, wiesz, no, bądź co, bądź to exp, no. No w sumie niby ta. No właśnie, nie niby ta, tylko ta. W końcu exp. Bleh. Experience! Sołki. Plus. Dobra. Dobra, tu mamy wszystko. Właśnie ja tak wędruję teraz. Robię sobie parkouro. I zastanawiam się, gdzie to skurczybyctwo jest. Dobra, powiedzmy, że widzę. O ja pierdolę. To jest tam, serio? Matko święta. No pojebało ich z tym questem, generalnie mówiąc. No. Ła. To na górze. Ała, no... Machnął mnie, mimo że... Kurwa. Mimo że nie powinien nawet mnie machnąć. Biegnę do ciebie, lecę pędzę. Dobra. Tutaj jest w ogóle zrzut i ludzie rejsa jak coś. Spokczko. Aczkolwiek z tym zrzutem rejsa... Ja ci powiem, że jest srogo. No. Dlatego, że... O, karabin sobie mogę przeładować. Oni chyba przestali pilnować tego zrzutu. Dobra, YOLO. Dobra, ja to otwieram, weź mi kryj. Au! Co za skurwiel? No jaja, wy se ze mnie robicie. Chuj stary! Dzięki! Kurwa, Boga ognia mi tu sprowadził, no co za łeb. Dobra, ja otwieram, weź mnie kryj. Dobrze. Kurwa, wirale jeszcze. Spokojnie z tymi wiralami, to ja ci jeszcze pomogę. Dobra. Jestem. O chuj! Ups! Dobra, trochę żeśmy... Au! Chryste, panie! Jezu! Non-stop mi czas zwalnia! Pal się!
Dobra. Kurwa, nic go nie bije, bo mam broń nieskuteczną. O chuj! Jak Wirala zajebało! Złoto, aż to nakręciłem, nie? Wiral, bok ognia. Zdech. Zombie policjant też. Dobra. Fontanna płacząca krwią. Mam. To musi być to. Mam. Co masz? Chodź tu! A. Co za mózg? Ten se kurwa apteki przeszukuje. No. Cyk. Już nie tak. Bij! Kurwa. Chodź tu. Dobrze. Tu była ta fontanna. No. I teraz patrz. Wielu ludzi i wiele języków. Hotel był pełen obcokrajowców. Może o to chodzi. Brawo. Spierdolaj. Dobra, chodź. Dobrze. Jebać. Jak się w nią wpierdolił. Pani wiralowa jakaś? O Jezus. Łaja. Uważaj. No kurwa. Jebane wirale. Ja już nie mam kurwa broni na was. A ja nie mam na was staminy. Co, ja mam mieć? No. Człowieku, ja sam nic nie mam już na nich. Dobra, chodź. Weszam. Dobra, wbijamy. W końcu. Ej, ale kurwa mordowali się 8 godzin, żeby to wbić. Tak. Szlak. Albo istotnie jest jasnowidzem, albo mnie wrabia. Zwodnicza dziewiątka musi oznaczać numer pokoju. No dobra, to przeszukujemy powoli. Mordujemy wszystkich, a potem przeszukujemy, tak jak poprzednio robiliśmy. Dobra, to są tylko zombiaki? Proponuję... Ta. Tu są tylko zombiaki. Tutaj raczej, dobrze. Wiesz, raczej się cudów nie spodziewaj, nie? Dobrze. Mordować będzie... Mordować mordujemy na wstępie, cała reszta później, myślę. To ty jesteś na górze? Ta. To ja idę na dół. Okej. Pomorduj, co się da. Też zrobię ze swojej strony, co się da. No, troszeczkę tu zabawimy. Stąd jest wyjście. Leżeć. Na dole ich miały? Już się słyszę. Coś byś sobie nie radził? Ja mam kij baseballowy. Aha. Chcę go zużyć. To nieźle. Mam ognisty kij baseballowy. Chcę go zużyć. No to jak ty masz takie kije, kurwa, samobije, no to ja pierdolę, nie? No. To grubo widzę się dzieje. No dobra. No co no. Trzeba jakoś pędzić, szukać. Tak. Brać i sprawdzać. Dobra, chyba wszystko pomordowane. Mówię chyba, bo nie sprawdziłem aż tak tego. Jakoś do... Bira. Jakąś kartę znalazłem. Wie to czego. Do drzwi. Idę na drugą stronę. Idę na drugą stronę do...
lewej. Mhm. Ale nic nie widzę. Poza kwiatkami i ładnie zestawionymi stołami to nic nie widać. Boże. Rzeczy ludzi, nie ludzi. Aha, pokój 105. Ostatni jest 107. Ostatni jest 107. Czemu on to powtórzył dwa razy? Czemu on to powtórzył dwa razy? Because I don't know. Because I don't know. Dokładnie. Tak. Hej, chodź z winda, chodź z winda. Tak. 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 Kurwa, nie umiem maszować. Jestem zjebany. Jestem zjebany. Jestem zjebany. Jestem zjebany. W windzie były dwa zdechlaki, jakbyś się pytał. No. Dobra. Zwodnicza dziewiątka, oczywiście. Ciekawe, jak ja tu znajdę klucz. Okej. To zanim tam otworzysz... No niestety problem jest taki, ziom, że... No. Musisz to otworzyć? No, że muszę to otworzyć. Trzeba gdzieś coś znaleźć. Tylko co, kurwa? To jest moje pytanie. Mówiłeś, że podniosłeś jakąś kartę. Dobra, nieważne. No. Zaraz będę miał odpowiedzi na nasze tajemnice. Mhm. I mam odpowiedź na nasze tajemnice. Aha, pistolecik. Mam odpowiedzi na nasze tajemnice, te najsłodsze i te mniej słodsze. Mianowicie ta karta, którą znalazłem w pokoju wtedy, to była karta do recepcji, stary. Tak. Z tymi kartami. No. Tutaj bagaże jakieś. Czekaj, kurwa. To teraz się zaczynają schody. Co ty? Tutaj na windę, tutaj gdzie ja wtedy wchodziłem. A chłop przeszukuje każdy pokój. No. Dobra, a przeszukaj każdy pokój. Dziewiątka, oczywiście. Kurwa, po chuj, ja on to dwa razy powtórzył. Pal się. Dobra. No nie, mój sierp się skończył. Muszę go rozmontować. Sorry, sierp. Zdychaj. Dobra, mam siekierę małą. Aha, moja siekiera też już, kurwa, mimo że zmodyfikowana, to ona już nie ma. Noż... Tasak. Chociaż ty powiedz, że masz jakieś naprawy jeszcze. Jej, miał dwie naprawy. Dobra. Tasak miał dwie naprawy. Kumasz akcję? No. Dobra. Ja przeszukam, co mam przeszukać. I czekam z otwarciem na ciebie. Okej. Bo ogólnie aż wyczesałem, co miałem wyczesać, idę sprawdzić inne pokoje. Aha. Zbudowani wszyscy. Coś tu do przeszukania? Nie.
ktoś tu w wannie może? Tu? Szkoda. Dobra, rozumiem, że ty jeszcze... Aha, dobra. Widzę, że skończyłeś ładnie eksplorację. Czy jeszcze eksplorujesz? Eksplorujemy. Okej. Od chuja bagaży tu jest do przeszukania. No. Z tego, co zauważyłem. To jest wszystko tak po prawdzie. Tutaj u tej laski to już byłem. Tam z drugiej strony mnie tylko nie było jeszcze. To widzę pootwierane. Tutaj kolejne torby. Przeszukał ładnie wszystko. Ci powiem. Nie mam tej karty. Dobra. No to co? Tutaj do windy. No. Tu na górę. Tutaj przechodzisz. I zapraszam cię do eksploracji wszystkich pokoi, a potem czekam na ciebie z otwarciem. Dobra. O, zostawiłeś jedną nieotwartą szafkę. To prawdopodobnie. Dobra, nie otwieram skrzynki, otworzyłem ją tylko z zamka, żebyś się nie musiał pierdolić. Dobrze. Co gdzie niby zostawiłem taką skrzynkę? No, szafkę zostawiłeś. Tu. A. Jezu, jakby mi zależało na cukierkach. A, ty tam miałeś cukierki? Tak. XD. No, także zapraszam ciebie tutaj. Otworzyłem ci skrzynunię. Okej. Także proszę bardzo sobie podnieść i ja zamykam pysk. Aha. Rajs. To był pokój Raisa. Zapewne schronił się tutaj podczas pierwszych dni zarazy. Zwodnicza dziewiątka, oczywiście. Czemu to powtórzył czwarty raz? No i to jest generalnie, i to jest to, nie? Że wiesz, że pokój Raisa, że on tu był i tak dalej. No. Dlatego cały quest nie zgubię. To jest jego mały braciszek, który był kurwa tym? Co? Patrz. Ten Wielkoród to jest jego braciszek, który był kurwa na wózku inwalidzkim. No stary, jego brat, widać ewidentnie w fotkę, że jest na wózku inwalidzkim, no. Ale nie, mi chodzi o to, że ten Wielkoród, którego mamy napierdalać, to jest zamieniony jego brat, który był kurwa na wózku inwalidzkim. Fucking kurwa, co? Nie wiem. Nie wiem i tego nie chcę wiedzieć. Aha. Dobra. No chodź. Wydumlamy stąd. To gdzie Wydumlamy stąd do wyjścia, na gdzie? Mhm. Cyk. Dobra. No i tym sposobem zrobiliśmy kolejnego questa. Mhm. O Boże Święty, poboczne. Jak ja kocham takie side questy. Dobra, no to... Ja proponuję pobiegać na razie. Okay. Bo muszę się zastanowić, to czy ja chcę korzystać... Czy ja... I raz, że się zastanowić, co dalej robimy, a dwa, że chcę się udać do paru sklepikarzy. Także to okay. Już proponuję, żebyśmy zrobili off-top, off-record. Przebieżkę po sklepikarzach i zastanówmy się we dwóch, co robimy, jakiego questa. No. Żeby po prostu było prościej i mi, i tobie z nagrywkami, i żebyśmy nie musieli marnować chuj wie ile czasu. O, w końcu lewe zwinie. Dziękuję. Okej. No, także ja się na chwilę dotroi się do tej miejscowej jej wpierdolę. O ile w ogóle gra mi pozwoli w końcu wciągnę się. Cyk. Ja się do tej miejscu wytroj do
dociągnę, doczłapię i teraz tak. No. Czy ja chcę, ziomuś, od ciebie jakieś bronie? No nie masz nic, co mnie interesuje. Tak w dużym skrócie. On nie ma nic. Tak. On nie ma autentycznie nic. I to mnie denerwuje. No. Przecież w mieście nie znajdziesz. Dobra. Kłóciłbym się. Z czym, że lepszego szpeju w mieście nie znajdzie? Tak. No, z tym też bym się kłócił. No. No dobra. Dwa questy, Fallen. Które? Zostało nam mieszkanie Ruperta. No. I zostało nam pomost z Habitem. A, no to ja mam jeszcze ścigając w przeszłości i wodowanie. Bo to też są questy ze Starego Miasta. Ze Starego? Ehem. Ścigając przeszłość i wodowanie to są questy, wszystkie cztery questy, które teraz wymieniłeś, czyli rusznikarza, pomóż z Tabitem, wodowanie i ścigając przeszłość, to są wszystkie cztery questy na Starym Mieście. Trzy z całego quest loga mamy w slumsach. Okej. Okay. Do zrobienia. I gaz do zapalniczek też by się przydało w koniec końców znaleźć. Opatrunki i leki to samo, czyli będzie po prostu, że tak powiem, przebieżka, myślę, po powrocie. No. Po przerwie ja myślę, że zrobimy sobie tak. Cofniemy się do slumsów, bo te questy są szybkie, te trzy. Aha. I to się zrobi naraz, bo to się oddaje do jednej osoby. No. Cofniemy się na Stare Miasto i na Starym Mieście byśmy jeszcze wykonali z dwa maksymalnie questy. No. I byśmy jakoś, myślę, rozplanowali potem powoli robienie stref kwarantanny. W sensie jakby ja wyhaczę w necie brakujące nam strefy, ja wyhaczę, gdzie one są. Aha. I wiesz, i po prostu będziemy szli po moim tablecie przewodnim, który nam w tym procederze pomoże. No okej. No, także wiesz, także strefy kwarantanny to myślę już na kolejną sesję, bo po prostu no jak dzisiaj zrobimy te trzy questy i dwa w Starym Mieście, to ja myślę, że już będę zdychał na dziś. No spoko, spoko. No, także ja idę zapalić i widzimy się zaraz. Okej.